Aby zachować ciągłość wypłaty 500+, osoby, które pobierają świadczenie, muszą złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć od 1 sierpnia do 31 października. W miesiącu sierpniu przyjęliśmy około 1834 wnioski na świadczenie wychowawcze, na nowy i na stary okres. To jest bardzo duża liczba przyjętych wniosków, dlatego staramy się teraz obrobić te wszystkie wnioski, pozyskać potrzebne informacje, dane, zweryfikować prawo, zweryfikować wszystkie dokumenty przyjęte do wniosku i powoli zaczynamy wydawać decyzje. Do dnia dzisiejszego wydaliśmy już 230 decyzji na nowy okres świadczeniowy. No i ten proces jest sukcesywnie, tak, idziemy do przodu, tak, jeżeli chodzi o wydawanie decyzji. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, w terminie do 31 sierpnia przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. Osoby, które będą nadal składały wnioski we wrześniu i w październiku, bo taka jest też możliwość, będą miały wypłatę świadczenia i decyzję do końca listopada i do końca grudnia bieżącego roku.